Proszę Państwa, że te zdjęcia nie potrzebują komentarza. To są oczywiście pieski ze schroniska w Gorzowie przy ulicy Fabrycznej. Ja przypominam, że tych, których zabolało serce, to właśnie schronisko znajduje się w Gorzowie przy ulicy Fabrycznej. Należy się tam wybrać i zabrać takiego pieska do domu. A w naszym studiu już są kolejni goście. Witam bardzo serdecznie pan Tomasz Dobies i Krzysztof Czyżniewski. No właśnie, razem ze zwierzętami. Może zacznijmy od tego węża i powiedzmy, co taki wąż lubi, jak należy się nim zajmować. Bo ja przyznam, że gdybym dostała kotka w prezencie, czy króliczka, czy szynszyla, to jakoś potrafiłabym sobie z nim poradzić, ale z wężem absolutnie nie. Co lubi jeść może? Zacznijmy od takiej podstawowej rzeczy. W tej wielkości wąż dostaje już, je po prostu szczury, mały królik także. No to tutaj zwierzątka są w zagrożeniu. W zależności, co właściciel czym chce karmić. Potrafi dziennie zjeść małe 2-3 myszki, a raz na tydzień szczura. Czy takie zwierzęta cieszą się dużym zainteresowaniem? Panowie jesteście ze sklepu zoologicznego, pan jest właścicielem sklepu. Czy są amatorzy właśnie takich zwierzątek w Gorzowie? Czy amatorów jest bardzo dużo ze względu na ubóstwo, czy no, małą zamożność ludzi i na ich się jednak dużo nie sprzedaje, takich zwierząt jak gady, płazy, to wszystko, co ma dosyć dużą cenę na rynku polskim, tego się dużo nie sprzedaje i może całe szczęście, bo większość ludzi nie za bardzo umie się opiekować takimi zwierzętami. Nasz klimat nie sprzyja hodowli naturalnie jakoś zwierząt takich jak właśnie węże, żółwie, jaszczurki, a amatorów jest bardzo dużo. Zdecydowanie bardziej wolimy koty. Zdecydowanie. Zdecydowanie najwięcej jest kotów. Tu mamy Rudolfa. Najczęściej kupowane są właśnie króliki, szynszyle, takie zwierzęta, które w naszych warunkach bardzo ładnie się trzymają, łatwo je chować i nie wymagają tak dużo troski od właściciela. Ja widzę, że one tutaj się całkiem świetnie czują, zaczynają się oswajać, szczególnie szynszyl, który już tutaj wychodzi i podjada nasze ozdoby. Właśnie, proszę powiedzieć może coś o szynszylu. Jest to zwierzątko, które lubi... Kąpiele w piasku. Kąpiele w piasku. Jednym jego takim głównym, ludzie się kupując szynszyla właśnie bardzo się dziwią. Szynszyl bardzo lubi kąpiele w piasku i to jest taka jego główna domena. On żyje w górach, więc nie lubi generalnie bardzo ciepłych jakichś pomieszczeń, ciepłych, dużo ciepła. I nasz klimat, takie doma warunki są dla niego dosyć optymalne. I tutaj taką właśnie ciekawostką przy szynszylu jest to, że on się kąpie w piasku. Dla niego się szykuje właśnie zazwyczaj w domu ktoś, właściciel szynszyla, musi mieć jakiś taki pojemnik z piaskiem. To jest bardzo takie atrakcyjne, bo ten szynszyl się tam wywraca, no, po prostu się tym bawi. I to jest dla niego bardzo atrakcyjne. No właśnie, wszystkie zwierzątka są bardzo miłe, sympatyczne. Rodzice często kupują je swoim dzieciom przy okazji różnych urodzin, imienin i różnych innych okazji. No właśnie, dzieci szybko się nudzą tymi zwierzątkami i później te zwierzątka zostają odstawione na bok, często zostają porzucone albo odnoszone do sklepów. Wy również coś takiego zauważacie? My mamy takie wprowadzone u nas w zakładzie, mamy wprowadzoną taką jakby akcję. My przyjmujemy króliki. Z królikiem jest taki problem, że królik żyje dłużej niż dziecko się nim interesuje. Jest to bardzo sympatyczne zwierzę i polecane dla małych dzieci, ale żyje dosyć długo. I dziecko po prostu się po roku, po dwóch się już nudzi i rodzice najczęściej odnoszą te zwierzęta i my przyjmujemy te króliki i oddajemy kolejnym właścicielom, którzy na przykład chcą zakupić królika, a których nie stać. One są oddawane za darmo, to za symboliczną złotówkę i to jest bardzo fajne. No jest to problem taki, ludzie nie zdają sobie sprawy, że królik potrafi żyć 7 lat czy tam 5 lat, a to jest bardzo długo. Bardzo długo, dziecko 7-letnie już się nudzi. A co by pan proponował dla takiego małego dziecka, zwierzątko, jakieś takie, którym dziecko by się tak szybko nie znudziło? To zależy bardzo dużo od wieku, ale generalnie proponuje się zwierzęta, których no, dosyć najpopularniej są chomiki. I chomik tutaj jest takim standardem i z niego się praktycznie nie wyrasta. Takie zwierzęta jak królik, chomik, szynszyl wymagają zainteresowania rodziców. To wiadomo, że dziecko nie dopełni wszystkich warunków hodowli. I zawsze trzeba pamiętać, rodzic decydując się na zakupienie dla dziecka zwierzęcia, musi liczyć z tym, że będzie się nim opiekował. Prędzej czy później on przejmie tą
tą rolę w domu. No tak, czyli rodzic musi być przygotowany na to, kupując zwierzaczka, albo po prostu w ogóle go nie kupować, bo zwierzaki to nie są żadne przedmioty, to nie jest lalka, którą można rzucić w kąt i ona będzie sobie leżała i będzie się kurzyła, prawda? Ale dodają naszemu otoczeniu takiego wigoru, życia, życie wprowadzają do domu, no i jest to cały urok w tym. No ale chyba taki wąż dla dziecka to nie najlepiej trafiony prezent, prawda? Nie, to już jest prezent dla dorosłych. To już jest... tak samo kot jest prezentem dla dorosłych. Tu kotów, psów się nie, wiadomo, że nie powinno się kupować dla dzieci. To są rzeczy dla dorosłych. Zwłaszcza, że tu po pierwsze wymaga on dosyć droga jest obsługa tego, hodowla tego zwierzęcia. I samo zwierzę jest drogie i wymaga bardzo specyficznych warunków. Tu dziecko nie jest w stanie zapewnić mu odpowiednich warunków, utrzymania. Jakie warunki są potrzebne dla hodowania, dla trzymania takiego węża w domu? Ten wąż lubi się wspinać, także nieodzowne jest wysokie terrarium, konar drzewa. Lubi się wygrzewać, także powinien mieć dosyć wysoką temperaturę, szczególnie w dzień około 30 stopni. Powinien być także basen, bo lubi kąpiele, więc nie można o tym zapomnieć. Ale nie w piasku, tak jak szynszyl. Nie. Czy ja bym mogła go dotknąć, bo jestem tak, bardzo ciekawa, znaczy ja się trochę boję, ale... No bardzo, bardzo sympatyczny w dotyku. Mimo pozorów jest to w ogóle niegroźne zwierzę. Nie, no tutaj jak zwierzę przynieśliście spokojnie. Panowie węża i powiedzieliście, że to jest boa, no to cała ekipa techniczna tak troszeczkę się przeraziła i troszeczkę was omijali, ale jest to całkiem chyba sympatyczne zwierzę. Czy ono może coś złego zrobić? Znaczy w naturalnym środowisku te węże potrafią ugryźć, one mają taką, takie drobne ząbki, więc one są zasadniczo nie niebezpieczne, ale taki wąż oswojony w ogóle nie gryzie. Ale widzę, że kotek w ogóle go się nie boi. Kot się nie boi, powinien się go bać, bo ten wąż zagraża już temu kotu. Gdyby ten wąż był w naturalnym środowisku, mógłby udusić tego kota. Ja mam jeszcze takie pytanie na koniec, ponieważ za chwilę troszeczkę zmienimy temat, będzie troszeczkę muzycznie. Czy zwierzęta bywają muzykalne, mają poczucie rytmu? Najczęściej ptaki. Ptaki są bardzo muzyczne i hodując osobiście papugi w domu, no one bardzo lubiały muzykę. To bardzo im nastrajało jakoś humor, bo tu przy wężu, który jest głuchy, no o muzyce nie możemy mówić. Koty generalnie interesują się własnym światem i tutaj widać, jak ten ma własny tu świat, interesuje się tymi królikami. Ale jak znamy, psy na przykład są bardzo muzyczne. Lubią podśpiewywać do muzyki. Tak samo ptaki. Tu przy ptakach chyba najbardziej muzyka jest odpowiednia. Ja dziękuję panom bardzo. My teraz, tak jak powiedziałam, zmieniamy troszeczkę temat. Powiemy o szkole muzycznej w Gorzowie.